W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W sobotni poranek 27 maja witam i pozdrawiam Was, drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie Jezusie. Ten dzień pragniemy rozpocząć wspólnie od wsłuchania się w Boże Słowo. A książeczka z Biblią na co dzień podaje dzisiaj werset z 5 Księgi Mojżeszowej z 32 rozdziału, 4 werset. Jest Bogiem wiernym, bez fałszu, sprawiedliwy On i prawy. Drugim wersetem są słowa zaczerpnięte z pierwszego listu Jana, z 3 rozdziału, 24 werset. Tym duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. Jako słowo komentarza książeczka z Biblią na co dzień podaje nam słowa autorstwa Dietricha Bonhoeffera. Duchu Święty, daj mi miłość do Boga i ludzi, która przezwycięży wszelką nienawiść i gorycz. Drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie Jezusie, chciałbym, byśmy dzisiaj chwilę przystanęli na słowach z pierwszego listu świętego Jana. Patrząc na cały werset 24, który teraz wspólnie wysłuchajmy. A kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I po tym duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. W tych słowach, drodzy, mamy wspomniane przykazania. Przykazania, których przecież uczymy się od małego. 10 Bożych przykazań już w pierwszych latach edukacji poznajemy, przekazują nam je nasi rodzice. Później poznajemy ich głębie. Poznajemy także to wszystko, jak rozwijał te słowa zawarte w przykazaniach Jezus Chrystus, dając nam później to wielkie przykazanie miłości do Boga i do bliźniego. Czym są to te przykazania? Czasami można odnieść wrażenie, że dla ludzi są czymś, z czym niemal nie chcą się mierzyć, bo ich niejako przerastają. Taka jest ich decyzja, ale przecież taka nie jest rzeczywistość. Kiedy spojrzymy do Biblii i przeczytamy o tym, czego Bóg tak naprawdę nas wymaga, myślę, że też bardzo ciekawym jest zaczerpnięcie dzisiaj do małego katechizmu, w którym to znajdziemy, jak Marcin Luther rozwijał to dla swoich czytelników. Dla chrześcijan, którzy uczyli się wtedy już, że same przykazania nie są tylko jakąś serią zakazów czy rzeczy, które mamy się wystrzegać, ale rozwija je w tą pozytywną stronę, czyli w jaki sposób powinniśmy zaprzęgnąć siebie, swoją duchowość, swoją siłę do tego, byśmy mogli robić w ramach tych przykazań również rzeczy bardzo pozytywne. I chyba o tym pisze dzisiaj do nas święty Jan w swoim liście. O tym, że przecież te przykazania nie są jakimś jarzmem narzuconym przez Boga, tylko wiedząc, że nasz Bóg jest miłosierny, łaskawy, dobry i wszechmocny, my powinniśmy Mu zaufać. Wiedzieć, że Jego wola względem nas jest tą najlepszą. Bo przykazania, drodzy, to nie są jakieś opcje nam dane czy sugestie, ale pewne wskazanie od Boga, byśmy tą drogą, a nie inną, zaczęli iść. Ale jak iść? O tym mówi Jan. Ze świadomością, że dany jest nam Duch. Dane jest nam, są te dary Ducha Świętego, które uzdalniają nas do przestrzegania Bożych przykazań. Że to wszystko, czego Bóg od nas wymaga, jest osiągalne, ponieważ daje nam do tego moc. Nie zostaliśmy postawieni jedynie z zadaniem, ale do tego zadania zostaliśmy uzdalnieni i obdarzeni. Dlatego może z taką świadomością warto ruszyć w dzisiejszy dzień. Sięgnąć sobie do lektury, która jest jedną z ksiąg symbolicznych naszego Kościoła. Sięgnąć także
do Biblii i poczytać sobie, co jeszcze, jakie wskazówki daje nam święty Jan w swoim liście. Tylko po to, by przeżywając ten nowy dany nam dzisiaj dzień, móc pojąć tą głębię Bożej miłości, tych darów, którym zostaliśmy obdarowani, do tego, byśmy mogli iść do świata i w nim służyć, i w nim świadczyć o Bożej miłości, o Jezusie Chrystusie i o tym, jak przez Ducha Świętego buduje z nas swój Kościół. Zostańcie z Bogiem pięknej soboty.